Slava Jezusu Christu. Slava Jezusu. Nas niech odniesie na moc sympozji. W Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach obchodzono setną rocznicę założenia Towarzystwa Teologicznego we Lwowie. 6 marca na zaproszenie metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Müller wziął udział w jubileuszowym sympozjum z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie oraz 10. rocznicy założenia Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego w Ukrainie. Podczas sympozjum wygłosił on lekcje do studentów Instytutu Teologicznego i kleryków na temat Miasto Boga i Człowieka w świecie encykliki papieża Benedykta XVI Deus Caritas Est. Początki istnienia Towarzystwa Teologicznego we Lwowie sięgają 1608 roku, kiedy to we Lwowie założono kolegium jezuickie. Dzięki patronatowi właścicieli tej szkoły w 1661 roku przekształcono je w Uniwersytet Jezuicki wraz z Wydziałem Prawa i Medycyny. Założycielem uczelni był król Jan Kazimierz. Z początkiem XX wieku Uniwersytet Lwowski podniósł się do poziomu naukowo-dydaktycznego innych znanych uniwersytetów europejskich, stając się trzecią uczelnią w Polsce po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To tu 23 lutego 1924 roku powstało Polskie Towarzystwo Teologiczne, którego założycielem byli profesorowie Wydziału Teologicznego. Inicjatorem jego powstania był ksiądz Stefan Szydelski. Dziś do Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego w Ukrainie należy 43 członków. Są to nauczyciele katolicy z różnych instytucji edukacyjnych w Ukrainie i w Polsce. Swój dorobek naukowy prezentują w wielu periodycznych publikacjach teologicznych w kraju i za granicą, zwłaszcza Studia Leoporiencja, którego pierwsze wydanie ukazało się we Lwowie w 2006 roku, a od 2009 roku wydawane jest regularnie, corocznie przez Wydział Teologiczny Instytutu im. św. Józefa Bilczewskiego. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Et benedicat vos omnipotens Deus Pater. Ale to jest